Czekaj, to... Goniu, zaczyna się. Też muszę odłożyć rzeczy. Zaczyna się przygoda. Tratwa na koniec świata. Ja już tam lecę najpierw. Żeby się nie okazało, że... Ty, a może się wyśpimy, co? Żeby było słońce. A nie, tu jest stary, tu jest wschód słońca już po tej stronie. Bo to jest kula ziemska. Czekaj, na jaki idę teleport? Ten drugi, nie? Na ten, który jest włączony na koniec. Wiem, że się robi w fermentorze, ale to jest skomplikowane. A ja nie jestem alchemikiem. Goniu, i tutaj przebiegniemy sobie wzdłuż lasu, żeby nic nie zaatakowało. Dobry pomysł, no. No i tyle. I rozłożymy tratwę i jesteśmy w domu. Ale to chyba w drugą stronę biegniemy, czy nie? Wiesz, to się tak bardziej w prawo. No tak, tak, ale nie chcę przez las przechodzić, wiesz? Żeby mnie nie goniły te... Myślałem, że może jakoś tak... Chociaż z drugiej strony, co za różnica. Ja ich odciągnę. Nie, wiesz co, to chyba bez różnicy, bo przecież i tak jak wzdłuż pobiegniemy, to też nas będą ścigać. A powiedz mi, wziąłeś drewno, żeby jeszcze z tyłu postawić? O, fuck, nie. A ty masz? Czy musisz bić te małe krzewy, je się da rozwalić. Ale gonią cię typy. Spoko, robię ale z wody. Ja nie umiem... Aha. Dobra, jagódkę trzeba zjeść. No właśnie chciałem jagódkę zebrać, ale coś nie działało. Zobaczymy. A naprawdę trzeba ten? Fuck no. Crafting station trzeba mieć. Dobra, robię crafting station. Zbuduję, ale trzeba będzie jeszcze do 10 drewna mi będzie brakować. Ty so, pomóż mi tego kurde karła mrocznego może czekaj, jednak. Czekaj. Buduję. Tu buduję. Dobra, no to ja już go pociągam. Ile ci drewna brakuje? 10. Ty, ale tu mnie goni 3 karłów. Więc to nie jest taki hopsiup. Dobra, to ja spróbuję zebrać 10 drewna. Wiesz co, tu leży po ziemi pełno tego drewna, więc ja chyba tutaj będę zbierał. O, Ciomal mi pomógł. Ile już masz? 12, a potrzebuję... Ja mam 3. 20. Dobra. Chudy Blue. 9 miesięcy suba. To już jest ciąża... ten... suberska. O, mam 5. Mam 5. Ty ile masz? Wiesz co, no, jeszcze za mało. W sumie mam 13. Ja sobie nic nie leży, kurde, i rzucamy mnie typ kamieniem. Ale mówię ci, możesz do tych krzewów podchodzić i jeszcze te krasnale ci pomagają je rozwalać w ogóle, jak stoisz obok nich. Dobra. Mam 7. Czekaj, bo mi tak walną, że kurde masakra. To wejdź tam przy tym, rzuć na kamieniu przy stole krafterskim. Wiesz, gdzie jest stół krafterski? No nie mam pojęcia, stary, gdzie to postawić stół krafterski. Szukam tutaj go. Gdzieś wzdłuż tego na kamieniu leży gdzieś. A customer to ma, kurde, jakiś tutaj sprzęcior. Taki, co ty dostajesz cheaterski ostatnio. Jakieś łuki, jest stary łuk świecący. Ale co, on gdzieś tu jest z nami? No jest. Aha, ale customer wie, że my jedziemy zginąć. Odłożyłeś rzeczy? Chyba nie, znaczy, nie wiem czy wiecie, że na krańcu mapy to po prostu jest śmierć, spadek. Nie mów, co jest na krańcu mapy. Nie ma, ale skąd ty możesz wiedzieć, jakbyś tam był, to byś umarł. No, go nie rzuć. Tam. A może tam czeka inny świat, druga mapa. Dobra, skakujemy wszyscy. Wszyscy, którzy nie boją się śmierci. To ja, bo ja mam brak witaminy. Dobra, jestem. Customer, no ty się boisz śmierci, więc możesz nam pomachać.
A my już... Wiatr nam sprzyja, Goniu. Czekaj, można... O, dobra, mogę się trzymać mocno. Tu. Trzymaj się mocno, to na pewno się, nic ci się nie stanie. O, jest Szymix. Rzucam. Szymix, takie samo hasło. To jest hasło stare, nie do złamania. No. Słyszałeś w ogóle, że jest 3 miliony ponad graczy w Valheim? Aneo dzisiaj znów nie będzie, no nie wiem, Aneo. Wiesz, jak my... Już bossa pewnie bez ciebie będziemy musieli porobić, bo my musimy w końcu tego bossa znaleźć drugiego, trzeciego. Halo. 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 Goniu, czy ty chcesz surfować po krawędzi świata? No zobaczymy właśnie jak blisko, pokaż jak blisko już tę draseczkę zrobić, no. Stary, bo będziemy... Tak, żeby, zrób tak, żeby jeden konar wystawał. O stary, to się musi udać. Ciekawe, czy do gwiazd polecimy. Stary, dzisiaj było 500 000 graczy w Valheim w jednym momencie. Pół miliona, czy ty, tak? czy ty to rozumiesz? 500 000 w jednym momencie. O stary, robi się draseczkowo. Czekaj, bo tu jest krawędź. Widzę ją. Czekaj, odbijam w prawo. O, wyspa! Ty, co? Ej, tam trzeba, jak się tam robić? Nie wiem, czemu ta wyspa zbudować? Tak pływa? Ej, ty patrz, to jest przecież, stary, to jest ten kraken. Zobacz, on ma na górze te łuski. Teraz widzimy, o, że kurde, to nie jest nie taka... da się, nie o, da fuck. Się już skręcać. Ej, spadłem! Gonił, nie da się. Ej, jak płynąć. Jak ty mi zepchnąłeś? Samo spadło, uhuu! I co się dzieje? O, lecę. Czemu nie żyję? Bo to jest stary, tam jest śmierć stary. Przez uduszenie. Ja tego krakena nie widziałem. Nie, ale nie widziałeś, że z boku mapy wisiała ta wyspa, nie? I to był kraken. No wisiała, kraken. Ale ja tam żadnego krakena widziałem wyspę taką latającą. Gdzie tam no był kraken? No tak, chodzi o to, że to ma na sobie tą chitynę do zbijania. Jak w to uderzasz, jeśli to jest normalnie na wodzie, to się okazuje, aha, że to zaczyna pływać. Sprzęt, który miałem w skrzynie? Nie wiem, no nie wiem gdzie włożyłeś. No tu go włożyłem. No chyba, że ci Shimix już zabrał. Nie, ja nic nie brałem. Shimix już zabrał się wylogował. Teraz nie brał. Taka tutaj ekipa, że ja wszystko farmić muszę, a potem brakuje sprzętu. Dobra, ja idę w ogródku. No było warto, powiem wam, było warto. Ja w ogródku pozbieram. Było warto zobaczyć, co jest na krańcu świata i moim zdaniem, jak w dobrym miejscu się wyskoczy, to legendy mówią, że można na tego krakena wskoczyć, mu go ujeżdżać. Trzeba most zbudować, a nie można budować. Dobra, Goniu. Dobra, no to druga sprawa, którą dzisiaj powinniśmy ogarnąć, to jest dostanie się w końcu do bossa, tak? No, ale to wydaje mi się, że trzeba szukać, bo teraz, czekaj, jaka teraz jest lokacja? Bagna, czy...? Wiesz co, trzeba by było chyba ten sprzęt nasz dokończyć tak naprawdę, bo... Najważniejsze to ten ołtarz znaleźć tego... Ja tu zrobię trochę drewna. No właśnie ołtarz, ale mi się na bagnach nie, podobno mieliśmy na bagnach w kryptach szukać, więc musimy chyba wrócić na te bagna. No już udało wam się zabić drugiego bossa? No. Drugiego, tak. Okay, no to trzeci znajduje się w kryptach. Na bagnach. No tak, ale trzeba wiedzieć w której. To możemy, możemy polecieć na którąś z tamtych wysp, co byliśmy i poszukać tam bagna jakiegoś. Wiesz co, możemy na tych naszych bagnach, które no, mamy tam jedne takie bagna. Ale już ich nie są przeszukane one? Nie, myśmy tam tylko dwie krypty zwiedzili i uciekliśmy stamtąd, bo było dość ciężko. Bo musimy piec lepszy zrobić w końcu. A ja widzę już, customer, że... tylko ty nam, kurde, nie wyciągaj rzeczy z tego. Przyszedłeś, musisz zarobić na swoje ten, bo widzę już, że łasy jesteś na ten. Ja znam takie krypty. Jakieś skórki, jakieś kamienie. Nie no, kamienie teraz niepotrzebne. Ty, my w ogóle musimy jakoś metalu więcej ogarnąć chyba, nie? Nie ma metalu, no trzeba a właśnie jest... skrypt metal, tylko no, że... to jest najgorzej, bo to jest długa przygoda. Ja bym sobie kilo ogarnął.
Czekajcie, gdzie dam. Jest jebaka. Dobra, jak się kill-off robi? Ten lepszy. A ty nie miałeś kill-offa? No właśnie nigdy nie miałem tego lepszego, wiesz, żelazny kill-off. Aha, 20 żelaza to nie zrobię. No to może kill-off z brązu. 10 brązu albo 20 żelaza. Jest 20 żelaza. No zobacz w metalach. No, to ja sobie zrobię takie, sobie zrobię rzeczy, że zaraz... Aha, drewna nie mam. Górne jest, górne. To trzeba było jakieś twardziejsze drewno zrobić. A mamy to twardziejsze drewno? Kurde, jest, mamy tam też. Wszystko. Niestety pozbieram. Zobaczmy. Ej, ale jeszcze kurde, powinna być jakiś sposób na szybkie zbieranie tych roślin, bo to jest takie, że po jednej marchewce trzeba zbierać. Jak prawdziwi ludzie. Dobra, w czasach starożytnych. Żelazny kill-off w końcu, Jezu. Po tylu latach udało mi się zrobić żelaznego kill-offa. To czego mi jeszcze brakuje do szczęścia? Tarczy chyba, puklerza. Tarcze z obręczami. 10 drewna mocnego. O, no i customer to jest kurde tutaj rolnik prawdziwy. To te metale dziko najważniejsze możesz dać chyba do to góry. A węgiel, który jest najmniej ważny, wsadził do środkowej skrzyni. Jak najmniej ważny? Najważniejszy jest stary węgiel. Dobra, mam też tarczę żelazną w końcu. Zaraz odłożę te sprzęty do ten. Okej. Okay. Na razie nie będę ulepszał, bo szkoda rzeczy. Grabie. Nóż. To chyba tyle, nie? Więcej mi nie jest potrzebne nic. Gdzie stary, tu jest sprzęt i bronie? Jedzenie trzeba porobić, bo ja marchewek mam. A tu był kill-off żelazny, kill-off i to jeszcze trzeciolevelowy, biorę ten. Odkładam tarczę. Może tu coś jeszcze jest, a może ryby powinniśmy połowić? O kurde, jakie tu są rzeczy, mroziarz, martwi, obawiają się srebra, przypomnij im dlaczego. Stary, widzisz jakie tu są rzeczy w ogóle? No, a ja tam nie zaglądam co nam. Ale co to jest ten mroziarz? To jest broń jakaś, tak? Czy co? Ale a to widziałem ona, chyba. Jakiej rodzaju to jest broń? Ja myślę, że to jest rodzaju lodowego, tak brzmi. Ale nie jestem pewien. Topór czy co to jest? Albo dwuręczny, tam jest napisane. Ale jaki? Co to rodzaj damage'a też masz napisany przecież. Tempy, ale mam tępy, a topór jest cięcie, czyli tępy to jest młot, tak? Kurde, customer, ja cię w ogóle nie słyszę, to tak ty gadasz z głośnością 10% tego, co normalnie ludzie, wiesz? Nie gonię, ty też to tak masz? Czy to no zaczynam trochę go ciszej mam, ale go słyszę trochę? I rozumiem. No stary, ty nie wiem, ty głuchy jesteś. Kurde. Dobra, to co, lecimy na bagna? Cześć, ja będę tu sadzą, stary. Łaski sobie wziąłem. Miodek. Coś ty tam mówił, żeby rzepę z mięsem mieszać? Tam zobacz sobie przepisy. Jak państwo mówią, tam rzepa z mięsem i marchewka też czymś. Jakaś zupa marchewka. Ale marchewka chyba z grzybami? Rzepa mi się skończyła. Powiedz mi, ty mnie tą rzepę jest dużo chodziłem, rzepy. Gdzieś? Tak. No, w ogródku. Masz rzepę ale na ziemi przez księgę. No to gulaszek będzie wchodził w grubo. Rzepa to warzywo, po którym się płaczy, co? No właśnie też to przeczytałem i się zastanawiam, o co chodzi. Nigdy nie płakałem tej rzepy. Ja znam rzepę z familiady, a oni ciągnęli tą rzepę, nie? Też takiego było. Dostałeś kiedyś rzepą po jajach, Goniu? Co? No właśnie, dlatego się płaczę po rzepie. No nieźle. Nie wiem, stary tam ludzie z tymi dobra, rzepami a ktoś robią. Pamięta, jak się nazywał... Czemu w żywicy jest miód? Bo w jedzeniu nie ma miejsca. Za dużo jedzenia już mamy.
zdrowie. Dobra, jak się strzały ognisko robiło? Coś ciekawego na krańcu świata, no był tam latający kraken. Ale gdzie poza tym też nic. Tak, a nie, albo ze zwierząt. No już mam, już mam. Po tym się porobi lepiej. W ogóle mam w planach, stary, bo jakby co ja nie grałem, nie? W trakcie, jak mieliśmy przerwę. Mam w planach zrobić nam bazę taką wypadową, żeby tak nie lagowało mocno. Ale nie laguje w ogóle. Tak? Przecież jak fracka nie ma, to nic nie laguje. A, no znaczy no mi laguje, więc tam wiesz. Czyli to tylko mi. Czy to jest kwestia tych murów? No ale jaka kwestia murów, jak mi nic nie laguje? No wyszedł fracek i się zrobił okej. Nie no, mi laguje, bo ja stawiam serwer, ale to co, czemu murów? A to ja myślałem, że to raczej jest, to jest kwestia tego, że przekopałem. Mi się wydaje, że to jest kwestia murów, każdy się po prostu oddzielnie renderuje. No bo zobacz, że tutaj te całe jakby... Mur poza tym, pod tym drewnianym, to jest wiesz, ziemia i to Goniu. Wszystko było przekopane. Buduj większe mury, tyle ci powiem, czekamy Dobra. Na to. Nie ma się w ogóle co pieścić. Zbuduję stary takie, że jak wejdziesz na serwer, to ci kompa wyłączy. Dobra, czy my już możemy lecieć do portalu i jak się nazywa ten portal, który był na bagnach? To jest dobre pytanie. To jest ten Huskrvril? Huskrvril? Huskrvril. Chyba. Ale czy to jest on? Czemu jest kur? Rypawel chyba. Co mówisz? Czy tutaj jest ten portal właśnie? A, jest tutaj? A, są, tutaj już jest, po drugiej stronie. A, no dobra. Ale czekaj, bo ja w ogóle nie mam ani kiełby, ani nic zjedzone. Przyda się pojeść kiełby i inne rzeczy. Tylko, że ja mam 25 życia. Aha, dobra, wchodzę. Ale ten portal to ja bym w ogóle przestawił tam na te bagna, bo ja nie rozumiem, po co my go mamy tak daleko. O, shit, coś się dzieje. O Jezu, gdzie ja wlazłem, zablokowałem się. No, ale statku nie mamy przecież. Nie? Co my po co nam statek? No żeby ten stal przywieźć. A. Coś w tym jest. Dobra, to ja płynę statkiem w takim razie do was. Dobra, to ty płyń statkiem. Tym największym, nie? A my idziemy... Tylko ja bym na te bagna to tak troszeczkę poszedł inną stroną, bo kurde... Coś tej krypty tam nie było wcześniej, nie? O, niedobrze. Że już te... Gluty widzę na horyzoncie. Czy ta macka za nami biegnie, czy coś? Ej, gdzie jest rzepa cała? Ktoś wziął, kurde? Nie, ja tam wziąłem 50 i wrzuciłem z powrotem. A. Dobra, to ja jednak jeszcze chwilę zostanę, muszę nam więcej żeby wprzeć. Musisz zrobić. Albo dobra, potem zrobię i tak. Enemy block mam napisane, chyba coś z tłumaczeniem mi się pokaszaniło. To tłumaczenie w ogóle jest takie, kurde, wiesz, łeko. No to jest takie ekonomiczne tłumaczenie, wiesz jak to się robi. Google dobra, Translator. Zupa marchewkowa pod pliku. Grzybek. Trzebia osek. Kurde, jak ciemno się zrobiło. Ja pierdolę, ja nie mam pochodni nawet. A, te łuki świecą. A kurde, marchewek. Dzisiaj miał być serwer z pingiem? Ciało jakieś tu leży. Czekajcie, ludzie, o na fuck, dostałem za 60. Co? Od kogo? Nie wiem, od Drauga, ale mi prawie założony. A ty armor pewnie masz niezałożony, czy masz? No mam założony, jest dwa Draugi i to jeden jest podwójną gwiazdkowy. Nie gonią. O shit. Nie, mam założony armor.
Ale mi przywalił, tego się nie spodziewałem. Nie, to był po prostu dwugwiazdkowy draw. Wiesz? Tarzyk. Masakra. No dobra, ale co z tym body pile? Czemu tego nikt nie rozwali? Słyszę, że coś bzyczy, to no, na pewno. Drzewie się. Nie. Tak? Drzewie, no. Zbudowało się. Dobra, to. Idziemy. Fakt. Dobra, spadamy stąd, co? O, tu by można było rozwalić trochę tych ognistych na portale, będzie. Co myślicie? One mocne są? O, krypta przed nami będzie. Jest to takie one jakby takie coś. Aha, to są strzały czyjeś, shit. Dobra, co do tej krypty idziemy? Tu gdzieś się świeciło chyba wejście, nie? Chyba trzeba. Jest kurde. Ale myślicie, że my ten kamień o tym położeniu bossa znajdziemy w krypcie? Tak, tak, w krypcie jest tabliczka. Dobra, no to może w tej być. Nie kręcisz na pewno? Na pewno, bankowo. Dobra. Ty, ale ona jest otwarta. Myśmy tu już byli? Kurde, ognisko jest. Chłopaki, cofka. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tam są tecze ogniste, może znów rąbnijmy je sobie dla kostek. Co to, pijawka? Pijawka. O, trofeum z pijawki, pierwszy raz takie zdobyłem. A ona nie miała żadnych gwiazdek. Lepiej okopać dookoła tych ognistych. Spawn point i w wodzie giną, masz farmę tych kostek na portale. Co? Serio? Kopiemy. Chłopaki, podobno jak je okopiemy, to będą się spawnować w wodzie i będą ginąć. Tylko nie rozkopcie tego spawn pointa, nie? Bo on... No dobra, olejmy to teraz. Znaczy zostawmy i może się coś porobi. Mroczny karzeł, tu się na nas gapi, kurde. Dobra, widzę... Co ja widzę? Nie, tu są karły, bo to jest krawędź. Magiczne drzewa widzę. Ale krypty nie widzę. Widzicie kryptę gdzieś? W ogóle ja chyba gadam sam do siebie. Ale ja się skupiam. No ty się skupiasz, ale ja tu idę z całą ekipą. Dwóch osób i żaden... Nic nie mówią, siedzą cicho. Cydzą się. Co to jest? Kamień. Jest jakaś kryp... Nie, jakiś budynek na bagnach. Tam jest jeszcze drugi budynek. Nie ma.
nie? Takich, chociaż to jakiś domek na drzewie. Nawet z drzwiami. Łóżko tu jest. To pewnie jest ten cichy kącik gonia. Co ty kurde? Co ta pijawka mi zrobiła, że mi... Au, trucizna. Pijawki niebezpieczne są. No nie wiem, już tam. Nie ma tu chyba więcej kryp. Wiesz co? No ale co, to myślisz, że to nie to bagno? No trzeba na inne bagno. No to mieliśmy po drodze jeszcze jedno bagno. Tam na równinach. A no, mam zaznaczyć, mam nawet kryptę na jednym z tych bagien. No. Ale to może tylko jedna jest tam. Co tu jest, mroźny teren? Może wilki pobijemy? Widzisz to? Co to za mgła na mapie? Dziwne to jest, bo... To czemu nie jest... czemu... Aha, bo to jest... To jest, że w noc masz taki... Co, wracamy? No moglibyśmy spróbować też iść na południe, bo tam też są niby bugi. Kurde, nie mam stamina. Dobra. Mówisz na południe. Ale te siony tam się kończą, nie? No, nie wiadomo. No dobra, no to chodźmy na to południe. Ale tak wzdłuż, co? Żebyśmy przez tą wodę nie musieli iść. Jak się okaże, że nic z tego, to bierzemy tam, wracamy na te bagna, które żeśmy tam znaleźli, tylko trzeba łódkę. Myśmy tam mieli dwie łódki, jedną żeśmy zostawili gdzieś po drodze. Ja już zrobiłem łódkę, jakby co i będę płynął. Ale no właśnie nie tą w bazie potrzebujemy, wiesz? Jedna duża była tam, gdzie polecieliście trawką. No to nie, to jest ostatnie. Nie, to, o nie, właśnie o nie o to mi chodzi. To nie wiem, gdzie jest to. Nie mam staminy. Dobra, wiecie co, ja się załaduję staminą, bo przecież nie wytrzymam tego. Nie, gdzieś po drodze na któryś z tych równin. Gdzie myśmy łódkę jeszcze z... Nie wiem, czy nie tam na równinach po prostu, tam gdzie brzydkie słowo jest podane na tym, na portalu. Jest taka szansa. Tam mi się wydaje, że mieliśmy dwie łódki, i bo tam chyba Yoshiro przypłynął jedną i ją tam zostawiliśmy. No, dobra, to biegniemy tam. Znaczy biegniemy najpierw do portalu, a później tam do naszej. Jest dole, że każde jedzenie trzeba po kolei robić, a nie można jakoś na raz. Po kolei trzeba. Kto to wymyśl? Jeszcze po jednej sztuce. Żywienie zbiorowe. A i są, jak chcesz się szybciej poruszać, to daj mi sobie tarczę i to wynika. Tak? Się odbiera. Tak, tak. Słyszałeś, Goniu? Że bez tarczy da się szybciej biegać? No proste, że tak, ja zdążam, zawsze biegam. A to dlatego ja bez tarczy mam tyle FPS-ów. Bo jak on ma tarczę, to on tak wolno się porusza, mi się wydawało, że to takie mało płynne. No i tak, nie? Kwestia pancerza, no ale pancerz masz jaki masz. Też jak ściągam tarczę, to jak miał 120 FPS-ów, stary. Ty jakbyś gonił, jakbyśmy grali w jakieś MMO, takie jak Ultima, to ja się założę, że ty byś był kurde crafterem. Ja bym był farmerem. No, byś, ty byś się tylko craftingiem zajmował. Czyli nie lubisz biznes, byś robił na sprzedaży. A, znaczy w takich gierkach nie, w sensie... Jak, czekaj, co ja grałem jednego takiego, jest jak się nazywało? Mortal?
Line. Było to. Czekajcie, gdzie jest ten nasz? Tu gdzieś powinien być nasz portal, nie? O kurde, troll. Gdzie jesteście? Powiedz mi, Sał, czemu jak wpisuję, kurde, każdą grę, która istnieje na świecie, to pierwsze co mi wyskakuje to brodaty. O Jezu, ile ty masz damage'u? 300 damage'u! Co ty masz za łuk? Ten sam co ty. Ale na którym levelu? Na czwartym. Czy masz skilla takiego wielkiego? Nie no, skilla mam na 52 aktualnie. Ale to też kwestia, że go wybiłem po prostu z równowagi i też nie widział mnie. No ale co, wiesz, ja 50 zadaję, a nie 300. Ale też kwestia strzał. A jakie masz strzały? Aktualnie igły, no i też lodowe. Dobra, gdzie ten portal? Bo ja go nie mam chyba zaznaczonego. Tu na południu? Dobra, narobiłem nam jedzenia na zapas, więc jak będziecie tutaj wpadać, to już możecie się poczęstować i biorę łódkę i płynę. Ale ty nie pójdź do nas, bo my płyniemy w inne miejsce w ogóle. A. Przecież ci powiedzieliśmy, że na tych bagnach nic nie ma. Nie słuchałem, stary. Kliknij. A to może R. Wrócicie tutaj i sobie polecimy w drugim kierunku jakimś. O nie, o nie, glut. Dobra, znalazłem bazę. Nie mam staminy. Znaczy, my się na pewno wracamy. No chyba, że, ale... Stamina w grze jest najgorsza, no. No to też kwestia tego, że nie mamy odpoczynku, nie mamy komfortu zaliczonego. A ja chyba miałem komfort, on mi już zszedł. Czyli Goniu, ty masz łódkę, to może po prostu weźmy tą twoją łódkę i popłyńmy, nie wiem, na północ i tam znajdźmy jakieś bagno i tyle. Trochę takiej przygody, trochę takiej przygody. Super pomysł. No to czekaj, niech ja się wypocznę tu. I możemy płynąć. No właśnie, ja też. Chociaż tu widzę bagno całkiem niedaleko nas. Tu jest bagno, tu jest bagno. Mietek, czy mamy slota? Jak nie dodasz do znajomych, no to póki serwer nie wywali, no to... Jak nie będziesz lagował? Jak Kwiacek, no. Musisz Goniu dodać do znajomych i dostaniesz hasło na to pewno. To co? Łódka. No jest statek. Czekaj, czy ja mogę być kapitanem tego pięknego statku? Możesz. Ja przede wszystkim to potrzebuję, kurde, muszę iść czegoś napić, tak. Nie, ja jakby co jestem, siadam i z dwóch muszę. A nie bierzemy jakiegoś portalu albo coś? No, weźcie, no. Ja mam dwa kamienie, mam 5 oków. Weźcie tam oka, znajdźcie i tego. I co tam drewno jest potrzebne? To no, takie fajne. O kurde, a gdzie jest mój młotek do budowania? Świetnie, mam młotka do budowania. A, wykrawcę go sobie. Wiedziałem, że czegoś mi brakuje, bo przecież spadłem z nim z planszy. No, no to ja nie mam... Brakuje tych oko mrocznego karła i szlachetne drewno. Drewno już mam, tylko trzeba znaleźć oczy. Oczy karła zawsze możemy przy bagnie znaleźć, bo przy bagnie zawsze one są. Drapie mi gardło, ale jest lepiej niż wczoraj. Zrobiłem sobie wczoraj pyszny miotkowy ten. Miotkowo-masełkowo-mleczny czosnkowy wywar. Panoramiksa, kurde. Dobra. Czy my jakoś czekamy? Tam ktoś biega, tak? To no, tam. Czekam. Musimy znaleźć te oczy, a nie wiem gdzie. Olej te oczy, wydropimy je z tego, no. Z mobów przy bagnie. No, może to powinno, może.
kto tam jeszcze się po tych ten skrzyniach, czy już mogę lecieć? Ktoś biegnie. Już idę. No i prawidłowo pod nogami tego świętego Krasnala. Dobra. Fajnie. Czy my znów będziemy przepływać przez tą cieśninę taką najgorszą? No, dokładnie. Yes. Jedno jest dobre, że jeśli tu istnieją potwory wodne, krakeny, to nigdy tu nie wpłyną do tego jeziora. Znaczy, krakeny respią się tylko na oceanie. Stary, a jak zrobią dodatek do gry i będą się respić tu? No, mogą. Zresztą ja mam po prawej stronie u góry, kurde Elgato, napisane ocean. No tak, teraz tutaj już jest ocean. Ile mamy już godzin w giereczce, Goniu? Ile masz godzin? Czekajcie, bo może ja mam was tak cicho... Nie no, ale go nie mam dobrze głośno. Fuck! Co się dzieje? No buff poszedł. O Jezu święty, a ja na tym zalt-tabowany myślałem, że coś wjechaliśmy. Dobra, kto jest sternikiem przez wody? Na pełnej płyniemy, pamiętajcie. Najwyżej po lądzie się prześlizgniemy. Troll. To nie bij naszego trolla, to jest nasz przyjaciel, on zawsze nas żegna. Troszkę na lewo. Czemu troszkę na lewo? Aha, osiet. Osiet. Teraz na prawo, odbij. Wiem, odbijam. Stoimy na mieliźnie. Składam trochę żagiel. Ty, ale ja stoję kurde na mieliźnie. Nie, jak to jest, że ja wracam, a tutaj jesteśmy zatrzymani? Nie, stary, jak to jest, mimo że ja zrobiłem taką... super kanał. Stary, co zrobiłeś kanał, stary? Czemu? A, czekaj, tam. Czekaj, bo próbuję się teraz ten... pozbierać tu. Ale co, już myślicie, że już płyniemy? Bo ja się wykopałem, ale to nie... Nie no, co ty? Patrz, znów mnie podniosło i to tak fest. Kurde, no nie, no stoję no przecież na tym. Jezus, jak ty nie umiesz pływać w tej grze tak bardzo, to nawet nie jest śmieszne. Tam, gdzie drabina jest, tam coś zahacza. Kurde, tu widzę kamień. Od drugiej strony zupełnie. Tam gdzie jebaka wyskoczył. Weź tam skop to. W prawo. Jebaka. W prawo od drabiny. O tu właśnie. Tylko podłódź. To jest to, no. Nie, bardziej pod łodzią. Ale to kurde, to by trzeba wyjechać. Tam gdzie customer chyba robi. Ale dobrze kopał. Tylko ciężko jest tam kopać, no bo budkę bije zamiast. No to ja się już wycofuję. Tu jest jeden taki malutki skrawek, a tu musiałeś na nim zaparkować. No. Stary, czemu on jest na samym środku tego, powiedz mi? No bo to jest ostrzegawczy, są stary dwie... Te... W obie strony tutaj się pływa. I na środku masz podzielenie. Nie bak, ale pięściami to ty wiesz. Przykopiesz. Macie to? Nie, bo no cały czas stoisz na tym jednym tym.
kamieniu. Nie musisz wierzę. Z niego spłynąć. Ale daje cofkę i on nie chce się wycofać, wiesz? No, ale znaczy ty utknąłeś na kamieniu. Ale spróbuję teraz wypłynąć z niego może do przodu na żagle. O, czekaj! W sensie nam... Statek bije. Ja muszę zrobić jeszcze raz. Też tak można. A nie stracimy wtedy jakichś materiałów? Nie no, nie, no nie można tak cheatować, no. Ile łódka ma tego życia? Łódka ma jeszcze sporo życia, nic nie dostała. Bo cały czas ją naprawiamy. Dobra, ja się wykręcę na bok, a wy spróbujcie dostać się do kamienia, no może się uda. Coś tam coś stuka, no to da się. Czy wy w łódkę stukacie? Jeden taki kawałek pod nią jest, tak? Nie no, tak, ktoś tak. Coś wykopał właśnie. A są tylko w lewo i prawo. Spłynąłem. Dobra. Skopałeś to jebaka? Tak, tak. Dobra, Jezu Święty. Co, jak trafisz znowu na taki kamień, to ja za ster wchodzę. Sorry, teraz to ja muszę jakoś odpłynąć, ja się przykleiłem do tego. Do ściany, nie? Teraz się zahaczyłem o... Warsztat. Dobra, puścił. Jeszcze nie. Dobra, czekajcie chwilę. Wycofamy sobie tak. To nas obróci. A co Szymix robi? Aha, pcha, że niby. No może coś pomoże. Nie no, ale jak to jest, są, że ty no przykleiłem się do warsztatu, i od lewej do prawej, od lewej do prawej. Wessało mnie. O, teraz poszło. Nie mogę. Jeszcze teraz na ten kamień przed nami wpadnie. Stary, jestem mistrzem, kurde, łodzi. Widzę, właśnie. No. Nie moja wina, że ktoś pułapkę zastawił. No, stary, na naszą wyprawę. To co, na północ? No chyba ta. A ty tu wzdłuż wyspy płynąłeś, Goniu? Czy nie? Ty, ja mam zaznaczone tutaj starzec. Ale starzec to jest chyba ten stary boss, nie? Ale czekaj, nie. Starzec jest... Nie no, starzec to jest ten end. Czyli tam jest, jak się nazywa, tam jest ten czarny las, nie? Bo end jest w tym czarnym lesie. No end jest w czarnym lesie, ale... Czyli tam jest czarny las, więc tam nie musi. Czarny las może przechodzić w bug. A, no to, no to możemy. Chyba może w każdy biom przechodzić. Cicha tam czat, kurde. Wy się znacie na prowadzeniu łodzi. A ty wiesz, Goniu, że wikingowie tak właśnie pływali wzdłuż brzegów? Weź sobie prezent, mam dla ciebie historyczny. Chłaki, o, idę. Ale ja kurde muszę wam powiedzieć, no nie jest do. Nie jest łatwo, no. To okej? Okay? O, szczuro jabłową. Powiem wam, spoko jest ta gra, ale kontentu w niej nie ma za dużo, no bo za chwilę się skończy, nie? Bierz bossa i co jeszcze zrobisz? No ale stary, powiedz, wiesz na przykład, no ja w tą grę w tym momencie mam chyba z 60 albo 50 godzin. No dobra, no spoko, ale chciałoby wiesz, się, żeby tu jakiś endgame był. No ale to jest early access, stary. Przecież oni powiedzieli, oni pisali, że planują mieć 12 chyba bossów w sumie. Coś 10, takiego. 9 biomów, w dodatku mają być... Nie, no ja słyszałem, że to jest na pewno połowa przynajmniej, że planują drugie tyle wrzucić. A teraz jest 5. Masz 5. Stary, teraz to oni już są na Karaibach, kurde, za zarobiony hajs. I to chyba w ogóle ekipa jakichś tam 5 osób czy coś takiego robi tą grę. Więc stary, wyobraź sobie takie 3 miliony kopii. W przeciągu tego roku mają być 4 patchy. No. Jak Rimworld będzie. Pamiętasz co, jak było, jak wyszedł Rimworld? Może będzie. Czy ty pamiętasz co, jak kiedyś był Rimworld, jeszcze beta, co tam nic nie było, tylko można było, kurde, dwóch kolesi zrobić, a teraz to jest gra nie przyszłości? Pamiętam, czasów jak były dwóch kolesi było, ale spoko. Nową postać w taki... Właśnie widzieliście nową postać w Tekken 7? Nie. No zgadnij, stary, zgadnij, kim jest nowa postać
Nie zgadniesz, najgłupsze co ci się wydaje. No stary, no nie wiem. No stary, no ja ci powiem, a ty powiesz mi, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ale to mogę? No. Premier Polski. Nie, no nie. To stary, to se trailer zobacz. No wbijaj na Discorda i oglądaj trailer. Dobra, moi drodzy, przerwa na trailer z tego. Czekaj, czekaj, przerwa w wyprawie, moi drodzy. Wchodzę na Discord. Gdzie ten premier? Tutaj. Czekajcie, dam pauzę, bo to na ten... A wy sobie na YouTubie obejrzyj. Płyniemy dalej, Goniu, czyli to była prawda, powiedz widzom na YouTubie, czy to jest prawda? Co jest prawdą? Że Tekken premier Polski. No najwidoczniej, no, skoro pokazali, że to prawda, to prawda. Czekaj, bo... A, dobra, bo mnie tyk nie dodał, a ja nie zauważyłem, że mnie tyk już dodał. Dobra, wiecie co, popłyńmy se zgodnie z wiatrem na drugą stronę tego, bo coś tu się nie... źle wieje. Wrzucam Mietka, bo miał dołączyć. Tylko Mietek, my już jesteśmy wypłynięci na przygodę, musisz poczekać, aż portal zbudujemy. Dobra, to ja sobie potem... Będę w bazie, porobię parę rzeczy. Masz tam jakieś drewno pościnaj, czy coś pożyczyć? Nie no, drewna jest dużo, a ty masz swój sprzęt, czy będziesz kradł nam mam, ze skrzynek? Mam, dobra, swój no to sprzęt, dobrze. No to super. O Jezu. So, powiedz mi, jak to jest, że człowiek czasem sobie tak żyje, a czasem to jest tak ciężko. Ja ledwo siedzę, ci powiem. No właśnie, bo nie wiem, czy po tej wyprawie po żelazo to nie będę musiał iść sobie jakieś przerwy zrobić. W sensie sobie ten na apku siądę, czy... Czujesz znowu zmęczenie. Wiesz co, no... Ty, a przed nami jest jakaś gigantyczna góra, płyniemy na nią? Taka fest gigantyczna. No bo ale to tam no, potrzeba jest, wiesz, zimę mieć. No dobra, ale wokół góry mieliśmy ostatnio bagno. Mieliśmy przy zimowym, to może no akurat to będzie. To możesz... Ale chodzi samo o to, że ta góra jest gigantyczna, takiej jeszcze nie było. Tam, no to wszystkie był... są takie. O, ale nam teraz wiaterek. O jest stary, ten wiaterek nam mówi, że płyniemy na górę, wiesz? Pudziana do Tekena, a i w sumie Pudzian by pasował. Pudzian wygląda trochę jak taka postać z Tekena. No, trochę. A Popka? Nie, no. W ogóle by mogli polskiego Tekkena zrobić. W całości? W całości polskiego. I wtedy mogliby DLC polityczne wypuścić i wtedy wszystkich, kurde. Prezydenta też. Co tak świeci? Co ty masz latarkę na głowie? On ma łuk. Nie, latarkę ma na głowie. Jest, to do kupienia było w sklepie latarka na głowie przecież. Pigniecie mi, gdzie jest baza? Tu. Masz? Widzisz? Widzę, dzięki. Dobra, opłyniemy sobie to, żeby... może. Jedzenie znaczy, tam bo... masz jakby co porobione, masz co... Trzeba te bagna znaleźć gdzieś przy wodzie, nie? Bagna muszą być przy wodzie. Tak? Takie są zasady? Nie, ale niech będziemy wozić żelaza, bo nie wiem. Chyba takie są w sumie zasady, bo zawsze bagna jest przy wodzie, ale też... Nie będziemy nosić żelaza. Wózek możemy zbudować, super. No niby można. Ty, ale ta góra coś... Coraz dalej. Gdzie ona jest w ogóle? Po prawej u góry, tak jakby. Oddala się. Nie widzę jej. Właśnie ona jest taka ciągle jakby na horyzoncie. Może to Fata Morgana? Nie no, jest bardzo blisko tu. Wygląda jakby już się miała zrenderować. O, czekaj, chyba to bagno jest. Zobacz, drzewa są takie gołe. Nie, przed nami. Czy to jest ta... Stary, to są nie, no, ale przed tej nami. Góry. A, no przed zobacz. Nami? A, widzę. O, bagno. No, może. Tak, to bagno. No, ale to takie bagno typu 3 metry kwadratowe bagna chyba. Nie, no co ty, za, no tam jak? Po drugiej zobacz, stronie ta góra też. Jest taka, no zobacz, ta góra jest taka przed nami. Aha, no tu. O, shit. To co, my wpływamy teraz na bagno? O kurde, jakiś domek no na bagnie. To. Co jest za domek? Fajny na pewno. O, a czemu się świeci w nim? A tam duch jest! Zjawaj. Skrzynia. Wracamy się, cofkę robimy po skrzynie. Ej, da się trafiać w tego ducha? A, tak. No bijcie go, bo ja się cofam. Nie żyje. Dobra, ktoś tam wskoczy, skrzynię zbierze. A. Wąż a co po lewej. Co? O, ej, dobra, shit! Wyciągamy go na... Czekajcie, ja mam harpun.
Tak, harpunem go damy. No to dajecie go. I wyciągnąć, musisz... Czemu nie mogę go... Niego wyciągnąć. Czemu nie mogę wyciągnąć harpuna, ej, o co chodzi? No... Mam go, mam go, mam go! Tak, dawaj do brzegu, do brzegu. Tak, dobra. No to płynę. Już bardziej go nie wyciągnę. Ty se wyjdziesz? Tak. Zejdźcie z łódki na brzeg go. Wyciągnę. Ale poleciał, dawajcie go, dawajcie go. Dajesz go. Kurde, czy to jest pierwsza skóra? Głowa! Głowa, stary, wypadła. Ja tych jawy są. A ja już coś wsadzę trochę rzeczy, bo tam, bo widzę, że... O fuck, ale ta pijawa zatruwa. O, mam łuski. 8 łusek. Ej, ja zginę chyba, co jest? No tak, możesz zginąć. Usiądź. Ty, ona mi zadała chyba 300 damage'a. Zajebiście. Dobra, mój drodzy. Trzeba portal postawić. Porobić wam ten, no alchemię. Takiego, te potki na trutkę, żeby po prostu tak nie biło. Czekajcie, bo to jest bardzo dużo kościotrupów. O, shit. Statek nam się uszkodził dość mocno. Ktoś postawi mi portal tam? Tak, ja ci postawię, tylko go ogarnę, czekajcie. Czy ktoś jest mi w stanie wrzucić to drewno, które żeście... Aha, bo nie mamy oczu. Żeśmy bez oczu popłynęli, bo... Nie macie oczu w inwentory, ja mam 5. Ja nie mam. Szlachetne drewno ktoś gdzieś wziął. Tak, ja mam, tylko zwolnij storage. Już, co, czy ty już zapomniałeś o jednej z trzech części portalu? Nie, bo liczyłem na to, ale tu pójdziemy zaraz na skrawędź lasu, to będą te. Dobra, chodźcie na skrawędź lasu, zejdźcie z łódki, żeby się nie rozwalała. A my już tutaj... Że te bagna to są takie mini bagna, tak jak mówię. Takie, chyba, że dalej są jakieś lepsze. Ty, ale to jest stół crafterski? To, że tu byliśmy. Nie, ale Ryoshiro mógł ty być. No. Nie no, ja tam nie byłem, bo nie mam mapy. Nie no, to jest stół crafterski. A może ja go tam wstawiłem, żeby draminę postawić, żeby wejść na górę. Aha, ale to pod spodem była ten... O, shit. Pijawka. No właśnie. Nie, wy macie poty, widzę, na trutki porobione. To święte. O nie, ja umieram też! O, shit! Nie zauważyłem. O, kurde. Aj, dobra. To macie składniki. Na portal macie w moim ciele. Wejście, drewno i ten, i te 5 oczu i jeszcze tam kawałek dalej powinny być te nocne karły. Nie zauważyłem w ogóle, że nie mam życia. Myślałem, że jest wszystko git. A miałem chyba z 30 życia. Jak to się stało? Goniu, powiedz mi, jak to się stało? Ale wiecie, co wam powiem? To wy tam zróbcie ten portal, a ja muszę na chwilę pójść ze dwóch, bo no... Ciężko jest. ZW. A ja ci napiszę coś na Messengerze. No napisz mi coś na Messengerze. Dobra, ja już jestem wypoczęty. Chłopaki, ogarniacie tam sytuację? Tak, tak, tak. Szukamy oczu. Dobra, okej. Okay. Portal będzie się nazywał Wyprawa. Z dużej, okej. Okay. Bo to jest wyprawowy portal. Goniu. A ja może znajdę więcej oczu. Dobra, portal już stoi. Portal już stoi, dobra, to idę. Dobra, ten portal stoi, jak stoi, to stoi. Też ja pójdę. A stoi, rzeczywiście. Jak się nazywa? A, już tutaj jesteś. Jak myśmy węża holowali, Goniu rzucił tym, jakimś harpunem. I jak się go złapie, to on potem za wami leci. Można go wyciągnąć na ląd, bo wtedy można nie tylko mięso z niego wziąć, ale wszystko. Dobra, gdzie jest moje ciało? Ej, czemu nie widzę swojego ciała? A nie, dobra, widzę. Widzę. Dobra, mamy portal, ale ten portal nie do końca mamy w tym miejscu, w którym byśmy chcieli. Ale na razie może zostać. No można go rozebrać w tej chwili, nie? No w sumie jakby mnie tak wszedł i byśmy go mogli rozebrać. No już tu jestem. Weźcie go, rozbierzcie, customer. Stoisz tam przy nim, weź go zbierz.
Bo ja bym płynął kawałek dalej, bo tutaj to nie będzie, wiecie. Ale w ogóle zobaczcie tą górę, co jest przed nami, widzicie to? Ja pierdolę. A! Kto się tam chce w ten... spinać? Kurde, ale się leczę! Chcesz jakąś aurę leczenia ma, czy ma się leczyć z 10? Najadłeś się może? Najadłem się. Dobra, jesteście tak wszyscy gotowi do wyruszenia, czy jeszcze ten... To ja wsiadam na łódkę. Chodźcie. Mam 213 HP. Teraz jestem potężny. Skakiwać, bo odpływamy. A my nie mieliśmy na bagno wejść? Ale to bagno jakby się zaczyna, ono jest tutaj troszeczkę takie za małe. A czemu tutaj tyle kamieni jest tak pod górę? Czy to są jakieś specjalne kamienie? Nie, ale próbuję się odkleić od tego. To nie tego. Są kamienie, to są jakieś roślinki. Dobra, powiem wam tak, zahaczyłem się tu. O stary, a wiesz co, ja teraz sobie pomyślałem, żebym sobie zbudował tutaj taką bazę, stary, na górze, na zboczu góry. Prawy przód, tak na środku łódki jestem zaklinowany. Ale powiedz, jak ty się zaklinowujesz? No bo cofałem, powiedziałeś węża, cofaj, jest, cofaj. Pod spodem. Ale kopcie pod łódką, a nie przed nią, bo se podkopujecie nogi, a później nie umiecie wykopać pod łódką. Ona nie jest zablokowana. Ale ty są, a weź się przestań mądrzyć, jak tylko ty, kurde, nas walasz w takie nie, problemy. Ja tylko węża, stary, próbowałem wciągnąć. Węża próbowałeś. Dobra, macie światło, nie wiem, czy coś to da, ale... Fuck, co to nie jest? Nie, tak mikrofon ci przybija. O shit, o shit. Pijawka nam skoczyła na łódkę. Co to? Ej, zatruty jestem. Bijcie ją. Jaki on wielki jest? Jakaś mocna. O fuck. Gdzie ona jest? Ej, dwóch ich jest teraz. One się dzielą zawsze jak padnie. Gdzie są Nicho? Nie ma ognicha? Shit. Dobra, siadam. Ale wątpię, że mi to zgaśnie, nie zdążył się uleczyć. Postawi jeszcze ktoś ten portal? Zgon. Fuck. Tak, już. Zajebiste to jest. I to jest przygoda. Te poty tam przygoda. Są w skrzynce jednej z żarciem na trutę, to można zawsze to 10 minut trwa. Customer jakiś daszek. Najgorszy jest to trucizna, ale to jest przesada jednak, że cię to wystarczy, że on cię dotknie, już masz zgon. No bo to jest... Mam jak. Dobra, to ja wypoczywam sobie tutaj. Ile drewna potrzeba? No jak cokolwiek trzeba musi być, no bo nie mam nic. Bez nic, Tyrek, to nie robi. W moim ciele jest bodaj. Dobra, już zebrałem. Dobra. Jak tam portal? Stoi, portal stoi, tak, cały czas. Dobra, jestem. A ma ktoś kamień? A, dobra, ja mam. Dostałem jakiś damage, nie wiem od czego. No właśnie, bez miksturek. Moim zdaniem są po prostu tutaj trzeba być gotowym na przygodę, a my jesteśmy nieprzygotowani. Wiesz? Tutaj pojawia się problem. Fuck, pijawka. Ja dopłynąłem, więc tak, teraz chłopaki, plan mam taki. Ja siadam na pokładzie, idę ze dwóch się ogarnąć i jak wrócę, to ja już chcę być na bagnie takim, co będziemy przygodę mieli. Co wy na to? Damy radę? No przed nami jakieś bagno jest. No to jebiliście. Jeszcze na mietkę trzeba poczekać. Ja już przychodzę przez portal. Dobra, to ja ze dwóch. Ja próbuję łódkę odblokować. Wisi gdzieś z lewej strony, kurde. Tam jebaka, gdzie chodzisz, no? Do przodu bardziej. Trzeba było tego węża wyciągać. Dobra, możemy zniszczyć łódkę i ją zrobić jeszcze raz. Nie, trzeba wykopać łódkę, no to jest przygoda, no ale... Dobra, ja to zrobię. Czuję, że to już jest to.
Nie da się tu naprawdę kilofa wyciągnąć tu i kopnąć? To w wodzie nie masz. Czekajcie, bo ja źle to kopię. Tu stoję, nie? O, jabłka. W wodzie. Stoję czy nie stoję? Słabo to, kurde, to wykopywanie idzie. Może się przekręcę tak jak ostatnio i jakoś mnie odblokuje. I teraz w drugą stronę. Tył najpierw, wtedy pójdzie. Dobra, wiecie co chłopaki? Sorry, ale ja jednak, kurde, nie dam rady się tutaj przesiedzieć. Zostaw serwer stary i... zostawię, tylko... A, nie mamy teleportu już do bazy. Może ktoś postawić dobra, jeszcze raz? Drodzy, no. Chyba trzeba rozłożyć łódkę, bo jest kurde dużo. Dobra, czyli co mówicie? Trzeba ją złożyć. A da się rozłożyć łódkę w ogóle? Powiedział, że tak. Ale wtedy wszystko będzie z powrotem? A inwentory? Czekajcie, inwentory. Inwentory też wyleci, ale lepiej wziąć. Dobra, to czekaj, to ja wezmę, bo ja i tak wracam. No to weź, jak wracasz. Wziąłem wszystko, co mogłem. Jakiś przedmiot uniemożliwia teleportację, jak to możliwe? Masz może jakiś... A, ktoś jedne żelazne odpadki. I mamy 100 gwoździ w ogóle. Kurde, jak nie trafię. Ej, czekaj, ja tutaj... Ja już mam tutaj rzeczy na łódkę chyba. Mamy 100 gwoździ, są skóry. Żelazo. No, też mam żelazo. Dobra, idę. Dobra, jak mi się polepszy trochę, to wrócę najwyżej, ale po prostu. Jak ją się rozkłada? Trzeba rozwalić. Tak, trzeba rozwalić. A po prostu ją rozwalić? O Jezu, a to wszystko nie wpadnie do tego? Znaczy, da się to wyciągnąć. Coś czuję, że my tego nie wyciągniemy. Widzicie tu, co blokowało? Tu jest takie coś. Ty, a ja też gwoździe mam, z czego to wydropiło? No i co z tą łódką? Ma ktoś te składniki? No ja mam gwoździe. Ja mam jednego gwoździa. Ja nie mam nic. Dobra, ja wyrzucam tak, wyrzucam drewno, ale malutko, to tylko jedno i gwoździa, no i nie wiem co tam jeszcze. To jest wszystko co ja mam. A, mam skóry. A skóry też potrzebujecie, bo skóry też mam. Jeszcze raz to drewno, o kurde, drewno wpadło do wody. Kto buduje? Kto to zbiera? Ja zbieram aktualnie. Potrzebuję jeszcze 40 szlachetnego i antycznego. No to masz tu szlachetne, leży na ziemi. Weź pochodź, pozbieraj. Jeden. No dobra, no a obok leży jeszcze drugi. Zwykłe. Czyli co, nie wiem, drewno gdzieś się rozpuściło? Kto ma w inwentory? Nie no, ktoś na pewno ma, no inne rzeczy wydropiły, no to też. Weźcie jeszcze raz, przeszukajcie. No ja nie mam. No ja też nie. Ktoś musi mieć... Dobra, kto powiedział, że nie ma? Bo ja was po głosach nie rozpoznaję. Ja powiedziałem, że nie mam. Kurwa, kto? Czyli Mietek. Mietek, dobra, Mietek nie ma, tak? Kto jeszcze nie ma? Jebaka nie ma. Dobra, Jebaka nie ma. Szymix, ty też nie masz, tak? Tak. I, a ty customer budujesz, tak? A ja zbieram, tak. Ja mam jelenie skóry, mam 21 szlachetnego i a ile jest potrzebne szlachetnego? 40 i 40 antycznej kory. No dobra, no to portal postawmy i lecimy do tego. Po drewno.
No, ta teoria o tym, że to miało się wszystko odzyskać, tu coś leży w ogóle, co to jest? Nie, to znaczy, no to widzisz, gwoździe wyleciały, ale wszystko powinno wylecieć. Może do wody. Ktoś to ma w inwentory, tylko pewnie nawet nie zauważył, albo Goniu to zebrał ze sobą. Chociaż nie, Goniu chyba wcześniej wyszedł, nie? Dobra, idę po to drewno, zobaczę. Potrzebujemy tylko tego szlachetnego, że z bazy antyczną korę możemy wyfarmić tutaj. Antycznej kory też brakuje? Tak. Też 40. A jak się farmi? No z tych drzew, co tutaj są, na bagnie. Z tych dużych czy nie? Też. Nie, z tych dużych nie, z tych mniejszych. Tylko tak jakby zniszczone. No to ścinamy. Pijaka jest, ale nie mogę jej trafić. Odleciała w kosmos. Święta pijawka leci w kosmos do nieba. Żegnaj pijawko. Że mogę ją z łuku strzelić. Ile masz już? Czekaj, bo świętą pijawkę próbuję trafić. Nie, chyba jej nie ma. Kory 5. A no to potrzebujemy jeszcze 9. Nie, a zaraz będzie. Santo subito, dokładnie. Rzucam tu drewno szlachetne. Ja tu ścinam drzewa dalej przy tym. Tylko zaatakują mnie draugi i z kościotrupy może być ciężko, bo tylu ich nie zabiję. Mam 3 kościotrupy na sobie i 2 draugi. O fuck, za 30 mi strzeli z łuku. Dobra, wycofuję się. Bijesz je? Ja po drugiej stronie drewna. Dobra, mam 44. Kurde, ten drałk ma strasznie dużo życia. On mnie zabije teraz jednym strzałem, więc muszę już się... Tak, łódka już stoi. No dobra, jeszcze zetnijmy tu. Już mamy to starożytne drzewo zbierać. Łódka stoi, zajebiście. Dobra, to niech ktoś zbierze ten portal, zebrany jest. O, shit, pijawka w wodzie, mam mało życia. Dobra. Okej, co ja tu chciałem dać? To. Dobra, wszystko dałem. Płyniemy, tak? Płynmy. Żebyśmy się tylko nie zahaczyli o coś. Nie ma wiatru. Mi się wydaje, że te z bagna zaraz się tu takie większe zrobią troszeczkę, nie? Zresztą po drugiej stronie są, no chyba, że te po drugiej stronie chcę. Po drugiej stronie cię rozciąga. Tylko tu mi się podoba ta wielka góra, wiecie, ja bym przy niej chciał coś zrobić, ale... mam pewne obawienia, że te bagna po tej stronie się kończą już za chwilę. Wy w ogóle byliście w górskim biomie? Wiesz co, ja tylko przechodziłem przez taki niski, jakiegoś wilka tam zabiłem i ten, ale no nie miałem stroju, żeby tam łazić, nie? No to trzeba albo potiony, albo właśnie taką kapotę jaką.
No właśnie, ale to trzeba wilków ileś zabić, żeby to podcast. Trzeba chyba dwa wilki i trochę silvera wyfarmić. A, to da się zrobić bez żadnego ipotki nawet. Niby się da, no ale łatwiej jest spokojnie. Czekajcie, bo teraz będzie szybki zwrot. Nie lepiej tu właśnie? Trzymać? No można się tu zatrzymać w sumie. Ale to postawmy tu portal. Tak, tak, tak. Już stawiam. I crafterską stację i tak dalej, nie? A nie chcemy sobie wejść na sekundę do bazy i się zregrupować? Czekajcie, bo tu pijawki nam gryzą ten. No, moglibyśmy się po prostu iść przespać, żeby było na wyciągnięcie. No przespać ten, dobra, to chwila przerwy, też na live chwila przerwy. Prześpimy się i atakujemy te bagna, szukamy bossa drugiego. Może nam się uda go dzisiaj ubić.